Heraklit, syn Blozona, albo jak niektórzy podają Herakonta, urodził się w Efezie. W kwiecie wieku męskiego był podczas 69. olimpiady 504-501 PNE. Był wyniosły jak mało kto i pogardliwy. Jak to wynika z jego dzieła, w którym mówi: nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mędrcem. Rozległa wiedza nie nauczyła mądrości ani Hezjoda, ani Pitagorasa, ani Ksenofanesa, ani Hekatojosa. Ponieważ mądrość polega na jednym: poznać rozumną myśl, która rządzi wszystkim poprzez wszystko. Mówił też, że Homer zasługuje na to, aby go usunąć z zawodów poetyckich i obić rózgami. I tak samo Archilochos. Mówił też, że zuchwalstwo należy tłumić bardziej niż pożar. I że lud powinien walczyć w obronie prawa, tak jak w obronie murów. Męża najlepszego wygnali ze słowami: niech nikt wśród nas nie będzie najlepszy, a jeżeli taki się znajdzie, niech będzie gdzie indziej i u innych. Gdy Efezyjczycy prosili go, aby ustanowił im prawa, odmówił, ponieważ miasto panował już zły rząd. Oddaliwszy się ku świątyni Artemidy, bawił się z dziećmi grą w kości. A kiedy Efezyjczycy otoczyli go kołem, zawołał: dlaczego tak się dziwicie, niegodziwi? Czyż nie lepiej tak się bawić, niż brać udział w waszym życiu politycznym? W końcu, stawszy się mizantropem, poszedł w góry i wiódł tam samotny żywot, odżywiając się ziołami i roślinami. Gdy wskutek tego nabawił się puchliny wodnej, wrócił do miasta i zadawał lekarzom zagadkowe pytanie, czy potrafią z ulewy zrobić posuchę. A gdy go nie rozumieli, zakopał się w stajni krowiej w ciepłym gnoju z nadzieją, że wypodzi chorobę. Kuracja ta jednak nie pomogła i Heraklit umarł, przeżywszy lat 60. Napisaliśmy dla niego taki wiersz. Często z podziwem o Heraklicie myślałem, jak to kiedyś wiódł żywot pełen cierpień, jak później umarł, bo ciało jego zła choroba wodą wypełniwszy zgasiła światło w jego oczach i ciemność przywiodła. Hermippos natomiast opowiada, że Heraklit pytał lekarzy, czy potrafią opróżnić mu wnętrzności i w ten sposób wodę wypędzić. Gdy lekarze powiedzieli, że nie potrafią, położył się na słońcu i kazał służbie, aby go obłożono gnojem. Tak leżąc zmarł nazajutrz. Pochowany został na Agorze. Neantes z Kyzyko stwierdzi, że nie będąc w stanie oczyścić się z gnoju, pozostał tak usmarowany i wobec tego tak się zmienił, że własne psy go nie poznały i pożarły. Już od dzieciństwa wzbudzał powszechny podziw. Jako młodzieniec mówił, że nic nie wie, ale że gdy dojrzeje, będzie wiedział wszystko. Nie słuchał niczyich wykładów, ale mówił za siebie samego. Badał, że wszystkiego się nauczył sam od siebie. Jednakże, jak podaje Sotion, wedle niektórych źródeł był słuchaczem Ksenofanesa. Artiston podaje natomiast w dziele o Heraklicie, że filozof wyleczył się z puchliny wodnej i umarł na inną chorobę. To samo powtarza także Hippopobos. Przepisywanie Heraklitowi dzieło traktuje o przyrodzie, a dzieli się na trzy części. Pierwsza o wszechświecie, druga o państwie, trzecia o bogach. Autor złożył to dzieło jako wotum w świątyni Artemidy, a według przypuszczeń niektórych napisał je celowo, tak niejasno, aby tylko ci się mogli nim zainteresować, którzy potrafią je pojąć i aby rozpowszechnione wśród motłochu nie straciło na wartości. Takim przedstawia Heraklita także Timon, mówiąc: spośród nich krzykacz się wyrwał, gardzący tłumem Heraklit, który mówi zagadkami. Teofrast twierdzi, że skłonność do melancholii sprawiła, iż pewne części jego dzieła są niewykończone, a inne znowu mają charakter niejednolity. Jako oczywisty dowód jego wielkoduszności, Antystenes przytacza w sukcesjach, że się zrzekł na korzyść brata godności królewskiej. Dzieło Heraklita zdobyło tak wielką sławę, że zwolennicy jego otrzymali nazwę Heraklita. A oto główny punkt jednoki. Wszystko pochodzi z ognia i w ogień się obraca. Wszystko dzieje się zgodnie z przeznaczeniem, a rzeczy istniejące łączą się na zasadzie przeciwieństw. Wszystko jest pełne dusz i demonów. Heraklit wypowiadał też swoje myśli o różnych zjawiskach kosmicznych. Głosił na przykład, że Słońce jest pod względem wielkości takie, jakim je widzimy. Mówił: choćbyś wszystkie przeszedł drogi, nie dotrzesz do granic duszy, taka w niej głębia. Wygórowane mniemanie o sobie nazywał padaczką, a wzrok zmysłem kłamliwym. Czasem wykładał swe myśli tak jasno i mądrze, że najtępszy umysł mógł je zrozumieć i doznać wzlotu ducha. Więzłość i powaga jego wykładu są niezrównane. W szczegółach nauka Heraklita tak się przedstawia.
Ogień jest elementarnym tworzywem. Wszystko jest przemianą ognia i powstaje przez rozrzedzanie i zgęszczanie. Wszystko powstaje wskutek walki przeciwieństw, a wszechcałość płynie jak rzeka. Wszechcałość jest ograniczona i świat jest jeden. Świat powstaje z ognia i znowu w ogień się obraca i tak na przemian powtarza przez całą wieczność. Tak jest przeznaczone. Ten człon przeciwieństwa, który prowadzi do powstawania, nazywa Heraklit wojną i sporem. Ten zaś, który prowadzi do zognienia świata, zgodą i pokojem, zmianę nazywa drogą w dół i w górę. Dzięki niej powstaje świat. Ogień zgęszczony wilgotnieje, a zgnieciony zamienia się w wodę. Następnie zgęstniała woda przekształca się w ziemię. To jest droga w dół. Z drugiej strony ziemia się roztapia i w ten sposób powstaje z niej woda. Z wody zaś wszystko inne. Prawie wszystko sprowadza się do wyziewów morskich. To jest droga w górę. Wyziewy powstają albo z ziemi, albo z morza. Wyziewy morza są jasne i czyste. Wyziewy ziemi ciemne. Ogień rozpala się dzięki wyziewom jasnym, wilgoć rozprzestrzenia się dzięki ciemnym. Natomiast natury sklepienia niebieskiego Heraklit nie tłumaczy jasno. Mówi, że są w nim wydrążenia zwrócone ku nam otworami, w których gromadzą się świetlne opary tworzące płomienie. To właśnie są gwiazdy. Najjaśniejsze i najcieplejsze są płomienie Słońca. Inne gwiazdy są bardziej oddalone od Ziemi i wskutek tego słabiej świecą i grzeją. Księżyc zaś, jako bliższy Ziemi, porusza się w mniej czystych przestrzeniach. Słońce natomiast porusza się w przestrzeniach czystych i niezmąconych i znajduje się w odpowiednim od nas oddaleniu. Wskutek tego dostarcza nam więcej ciepła i światła. Zaćmienia Słońca i Księżyca powstają wówczas, gdy wydrążenia tych ciał obracają się ku górze. Miesięczne odmiany Księżyca wynikają stąd, że jego wydrążenie wychyla się stale nieco w bok. Dzień i noc oraz miesiące, pory roku, lata, deszcze, wiatry i tym podobne zjawiska powstają dzięki różnorodnym wyziewom. Świecące wyziewy zapalone w wydrążeniu Słońca sprawiają, że jest dzień. Gdy zaś biorą górę wyziewy przeciwne, zapada noc. Wzrost ciepła pochodzącego z wyziewów jasnych wywołuje lato, natomiast zwiększenie wilgoci wydzielającej się z oparów ciemnych wywołuje zimę. Analogicznie tłumaczy także Heraklit inne zjawiska. Jednakże o naturze Ziemi i wydrążeniach nic bliżej nie mówi. Takie były jego poglądy. Jeśli idzie o Sokratesa i jego opinię o dziele Heraklita, które wedle przekazu Aristona dał mu do przeczytania Eurypides, mówiliśmy o tym wyżej w rozdziale poświęconym Sokratesowi. Gramatyk Seleukos powiada, iż jakiś Kroton donosi w swym dziele pod tytułem Nurek, że księgę Heraklita po raz pierwszy przywiózł do Grecji niejaki Kroton i że to on się wyraził, iż trzeba by sztuki delijskiego nurka, żeby się w nie utopić w niej. Niektórzy nadają dzieło Heraklita tytuł muzy i nie o przyrodzie, a Diodotos nazywa je sterem nieomylnym do kierowania życia. Wedle innych jeszcze tytuł brzmiał przewodnik postępowania dla całego świata, dla jednego świata, dla wszystkich. Opowiadają, że zapytany dlaczego milczy, Heraklit odpowiedział, abyście wy mogli gadać. Sam Dariusz zapragnął nawiązać z nim znajomość i tak do niego napisał. Heraklit z Efesu królowi Dariuszowi, synowi Hystaspesa, przesyła pozdrowienie. Wszyscy ludzie żyjący na ziemi trzymają się z dala od prawdy i sprawiedliwości i z powodu haniebnej niewiedzy kierują się chciwością i rządzą sławy. Ja natomiast, unikając wszelkiej niegodziwości i pychy, z którą zawsze się łączy nienawiść, a przy tym czując odrazę do splendorów, nie mogę zdecydować się na wyjazd do kraju Persów, lecz wolę zgodnie ze swoimi poglądami poprzestawać na małym. Tak postępował Heraklit. Heraklit nawet w stosunku do króla. Demetrios zaś powiada w pisarzach o tym samym imieniu, że Heraklit lekceważył nawet Ateńczyków, chociaż cieszył się u nich wielką sławą i mimo, że u Efezyjczyków był w pogardzie, to jednak dawał pierwszeństwo swojej ojczyźnie. Wspomina o nim także Demetrios Faleronu w obronie Sokratesa. Wielu było interpretatorów dzieła Heraklita, mianowicie Antystenes i Heraklides z Pontu, Kleantes i Stoik z Fajryks, Pauzaniarz zwany Heraklitejczykiem, Nikomedes i Dionizios. Spośród gramatyków Diodotos, który twierdzi, że dzieło Heraklita nie jest traktatem o przyrodzie, lecz o ustroju politycznym, a wywody fizyczne służą w nim tylko za ilustrację. Wedle Hieronima poeta i ambiczny Skytinos ubrał to dzieło w formę wierszowaną. Pozostały o nim liczne epigramaty, jak na przykład następujący: jam jest Heraklit, dlaczego głupcy już to dźwigniecie mnie w górę, już to strącacie w dół? Nie dla was się trudziłem, lecz dla tych, co mnie rozumieją. Dla mnie jeden człowiek wart jest tyle, co 30 000, a niezliczony tłum mam za nic. Po samą górze także przybyć ku Persefonie. Nie spiesz się zbytnio, gdy czytasz księgę Heraklita z Efezu. Droga to bowiem trudna. Ciemność ją zalega i mrok nierozjaśniony światłem. Jeśli jednak wtajemniczony Cię poprowadzi, wówczas stać, 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 wówcz